Do końca roku ma się zakończyć remont drogi krajowej nr 91 w Częstochowie, czyli popularnej Gierkówki. W środę częściowo udostępniono już dla ruchu fragment drogi od Alei Jana Pawła II do zjazdu na teren Galerii Jurajskiej. Paweł Jędrusik. Nowa estakada w Częstochowie robi wrażenie, choć mieszkańcy nadal muszą się tu liczyć ze sporymi utrudnieniami drogowymi. Nie mogą się doczekać finiszu prac. Dobrze, że tam były same dziury, więc dobrze, no wiadomo, że żeby było coś lepiej, no to musi najpierw coś potrwać. Także fajnie, no ja się cieszę, że będzie, bo tu były wiecznie korki. No wiadomo było, że to już od tylu lat wiadomo było, że trzeba to zrobić. Także się ludzie już od można 10 lat przygotowują na to i nie tego, no. Może teraz na początku to było coś ciekawego, atrakcja jakaś, no a teraz no to wiadomo, no wykończenie, no każdy czeka, kiedy to wreszcie ruszy, nie? Robi wrażenie, ale kiedy to będzie zrealizowane, to nie wiadomo. Miało być chyba pod koniec listopada, czy jakoś tak słyszałam. A tu gdzie tam, u nas jeszcze to, tam koło Bardowskiego to jest jeszcze, gdzie tam jeszcze do końca. W środę na DK91 miał już zostać otwarty fragment drogi od Alei Jana Pawła II do zjazdu na teren Galerii Jurajskiej. Wykonawca twierdzi, że zdąży zakończyć pracę do końca roku, choć zależy to też od pogody. Czekamy na to, kiedy wykonawca pozostałe elementy będzie w stanie nam udrożnić. Jest też część już zgłoszona do odbiorów. Na część prac, do części prac potrzebna jest, powiedziałem wcześniej, pogoda. Przebudowa drogi krajowej nr 91 to jedna z największych inwestycji w historii Częstochowy. Zaczęła się w 2021 roku, ale miasto zerwało umowę z pierwotnie wybranym wykonawcą i prace zostały przerwane. Wznowione zostały w styczniu 2023 roku po wyborze w przetargu nowego wykonawcy. Łączna wartość inwestycji to 359 milionów złotych.